Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Furiousa i Grotto. Kolejny odcinek z PB i to jest oczywiście gra prezentująca nowego czempiona, czyli Rek'Sai, która jest płci żeńskiej. Jest to postać z pustki, która będzie przeznaczona najprawdopodobniej do dżungli, raczej głównie będzie grana w dżungli. I gram dzisiaj na serwerze testowym PB, do którego nie ma dostępu już w tym momencie i nie pytajcie się mnie, czy mogę dać konto, albo jak się tutaj dostałem, po prostu udało się kiedyś założyć konto, już w tym momencie się go nie da założyć. Ona ma w ogóle bez kosztów, jak widzę. Jest ona napisane po polsku? O, chociaż po angielsku są. Ma polskie lola, jest po angielsku, spoko, gitara. Dlaczego nie dostałem itemów do dżungli? Wygląda się na 300 itemów do dżungli? Po tym nowym patchu? Chyba nie ma. Witaj w Twisted Treeline, siema siema. Nie, są. Co ja tutaj gadam? Są itemki. I my sobie weźmiemy chyba ten itemek, który daje. To sobie weźmiemy. Chyba, że nie masz oczywiście na wrogim bohaterze, zadaje coś tam, bla bla bla. Dobra. Jolo. Nie wiem w sumie, co robią umiejętności poza ultem, bo on tworzy jakiś tunel, że mogę się przemieścić i daje w pasywce 20% atak speedu. A tak to ludzie będą odkrywał tą postać, tak jak również wy na normalnym serwerze. Jak widzicie, zostały dane tej obramówki złote wokół itemów, które możemy używać. Zrezygnowali z tych, chyba się podaje, jeszcze zielonych. Co jeszcze? Gram na 3x3 z powodu. Dlatego, że bardzo trudno jest znaleźć grę 5x5, żeby grać, żeby nikt nie wyszedł. W ogóle dziękuję gościowi Admiral Shaky, który w ogóle najprawdopodobniej nie obejrzy nigdy tego materiału, ale dzięki niemu jestem w stanie zagrać właśnie na tej mapie. Bo tak ten gościu, ten kogo chciał od razu grać, a tamten chciał wychodzić. A mam jakąś pasywkę, że się ładuje furia. Aha, czyli ona konsumuje 25 punktów furii, żeby odzyskać. Nie, całą furię, żeby odzyskać 25 życia, tak? Chyba tak. Basic Attack and Damaging Abilities tam zwiększają właśnie tą furię. I nie wiem tylko, w jaki sposób możemy uleczyć się. Borrowing, który to jest borrowing? A to chyba. Tak, czyli tak naprawdę dzięki Wu możemy się uleczyć, tak? Aha. A konsumuje jakąś tam. Czekajcie, podgłośnię trochę efekty dźwiękowe. Za chwilę nie jestem wam w stanie powiedzieć, co robi ta postać jak na razie. Nie po tej, bo będzie wstydnie. Trochę. Uff. Nie mam pojęcia, jak mogę wykorzystać pasywkę jak na razie, ale ja się dowiem. Mam nadzieję, że się dowiem. Czyli tak, W zakopuje się na chwilę, tak? A, mogę się w ogóle zakopać. I wtedy odzyskuję chyba HP. Tak, dobra. A jak wyskoczę, to dostaję. A, aha. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Dobra, zaraz to ogarniemy. Bez lipy wszystko. Będzie gitowo. Czyli tak. Tunnel ready. No i ona robi tunel jakoś. I to dostaje przez 10 minut. Ten tunel, ale mogę go użyć. Nie wiem, o co chodzi, zaraz się dowiemy wszystkiego. Ziomeczki, bez problemu się dowiemy. Pewnie będzie część osób, która mi się śmiała. Przecież ta umiejętność robi to, a to, ta, ponieważ już sobie przeczytają wszystko i będą wiedzieli. Ale że ja gram na żywioł, tak jak zawsze, żeby po prostu zobaczyć postać i wiedzieć, co ona robi, czy mi się spodoba, czy też nie. Już rozumiem. Aha, dobra. Wszystko już jasne.
Czyli ziomeczki. O, tu padnę. Tutaj wejdziemy do tunelu i uciekniemy. Czyli ziomeczki, chodzi o to, że fu jest, daje nam po prostu możliwość użycia inaczej umiejętności. Czyli tak naprawdę ona ma 6 umiejętności. Plus ulti, czyli 7. Teoretycznie. Tego co na razie tutaj wnioskowałem. Zobaczymy, czy dobrze dedukuje. Czyli tak, ziomeczki. Z tego co tutaj wnioskowałem, jesteśmy w stanie zrobić takie coś fajnego. O. I potem sobie uciec znowu na respa. A, bo to się musi załadować chyba, nie? Czekam, jesteśmy w ogóle. A, my jesteśmy ciągle pod ziemią? Ale nie jesteśmy chyba w tej niestety nietykalni, nie? Czy nie? Ale mamy wtedy większy movement speed. A możemy przechodzić przez ściany, nie, no to by było na pewno zbyt OP. Chociaż zaraz, szczerze mówiąc, spróbuję przejść pod ziemią. Na tym? Nie, nie da się. A no bo zasięg czego on pokazuje? A, bo on tutaj leci. Nie wiem, czy to jest zasięg. To kółko. Czy to. Nie wiem, że tych tuneli mogę sobie natworzyć ile chcę i to nie ma. Nie, no, na pewno ma jakieś. Życie chyba, nie? Też nie wiem, na razie to nie pokazuje do życia. To zostaje przez ile czasu? Przez. Ten tunel, ale nie jestem w stanie nawet zobaczyć. Chyba przez 10 minut, to ile dobrze przeczytałem. Jakie śmieszne! W końcu jakaś postać ze skomplikowaną mechaniką gry. Znaczy skomplikowaną, bo złożoną. Tak, będzie lepiej, jak powiem. Co robi E? Gryzie i zadaje 81 damage'a. Jest większa o 100% maksymalną furię. Albo o 100% więcej daje z hita, tak? Maksimum damage 163. Q3 ataki w ciągu 5 sekund zabierają większej damage'a wszystkim stworom, które są w pobliżu. Ja mi się tam z tyłu tak samo zabierało więcej. Mina fioletowa, te kółeczka to są jej portale, jak gdyby. To jest jej, no właśnie, bo ja ze swojej farmy używam. To jest ona. Czyli możemy sobie tutaj wejść, tak? Cyk, 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 cyk. Teraz nie widzę tak. O! Ja widzę, gdzie on się poruszał chyba. Czy nie? Nie. Ale śmieszna ta postać, podoba mi się. Nie wiem jeszcze o co chodzi zbytnio w niej, ale mi się podoba. Zaraz podniemy na creepach. Nie widzimy wszystkiego tak jak normalnie, tylko mamy trochę ograniczone pole widzenia. A możemy się fajnie poruszać z większą prędkością o wiele, tak? Chyba, czy nie? Tak, o 15. Znaczy o wiele, no to nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo. Ale zawsze lepsze, lepiej tak. Czy nią się da nawet pałkować tą postacią w takim razie? Dobra. Czyli tak, nią mogę sobie wejść tak. Walnąć sobie o tunelik, jeden. Już mam 3, a ile mam maksymalnie tunelów? 8. Aha. Mogę sobie ich poknąć z tego i wyskoczyć. I użyć znowu ku i znowu we. No ciekawe, ciekawe. Rozkminiłem wszystkie umiejętności, jak na razie po 8 minutach jest git. Tak, ja 10 minut trwa, zostaje to znane. Mam jedno pytanie bardzo, bardzo ważne. Czy to pada po jakimś czasie, czy też nie? To jest genialne. O każdej postaci tak się mówi, zawsze, że jest genialna, ale naprawdę podoba mi się, podoba mi się. Wyjdzie na serwery, będą takie pytania pewnie za 2-3 tygodnie. Szybko teraz trafię nawet dopuszczone nowe postacie. A tylko my... Ahaha, trolalala, motherfucker. Ale fajne, podoba mi się. Muszę poczekać, aż ktoś się załaduje, że mógł przejść tym tunelem, tak? Fajna postać. Piu,
Hyt. Tunel sobie otworzyliśmy, wyskakujemy i auto atak. Nie ogarnąłem tylko jeszcze tej furii, po co ona jest, ale to się ogarnie zaraz. Oczywiście bym musiał przeczytać, a... czy tak, jak jest właśnie schowana, to zadaje 150 damage'a z 150 punktów magic damage'a. I zaznacza chyba jednostki na 2 sekundy, tak? Zaraz zobaczymy. A jak wyskakuje, to w ogóle jest wybicie, chyba tak mi się wydaje. Więc to będzie fajne do połączenia na przykład z takimi postaciami jak Yasuo. Tak. Na pierwszej jednostce wybucha, tak? Taka rakieta, jak gdyby to jest. Tak, na pewno. Jak ona wyskakuje z W, to wtedy wybija na chwilę z przeciwników. Mi się wydaje, tak? Na jedną sekundę. Dynik 60 plus 20 psychical damage, knocking up nearby enemy for up to 1 second based on their proximity to Rek'Sai. A nie może być wybita więcej razy niż raz w ciągu 10 sekund. Czyli jedno wybicie na 10 sekund jest na tej jednostce. Raczej ten champion może wykonać jedno wybicie maksymalnie. Teraz wyjdziemy sobie ultem i tym wychodzimy, co nie? Tak. Hit. Wiecie, że to w ogóle jest na całą mapę? Tak by the way, nie możecie sobie przejść na przykład stąd, tutaj pod ziemią. Więc to jest kosmos. Da się zrobić tak? O, widzę, że tym będę tutaj pogram trochę. Nie wiem, czy teraz nie padniemy tak, by the way. Nie, nie padniemy, akurat pokazuję na szczęście Lianę. Po co mi jest ta furia, no? Warinko, są furii... Aha, czyli to... czyli to konsumuje 200 punktów furii, żeby odzyskać 200 HP w ciągu 5 sekund. Bardzo... to już jest genialne, naprawdę. Misklik. To jest genialne, ponieważ nastakuję sobie furię, jak zaraz zobaczycie. Robiliśmy sobie obozik, tak, mamy też, nie wiem, to jest 500 HP. I do kolejnego obozu sobie przechodzimy. Mamy już 800, tak? Nawet więcej, 850, tak? Czyli u tego nie trzeba kupować tego steela w ogóle. No pewnie, patrzcie, mieliśmy 800 i wchodzimy sobie znowu. I mamy 1000, nie, to jest zbyt OP. Możemy być w tym w nieskończoność? Chyba tam. Podoba mi się. Bardzo mały cooldown ma to w ogóle. 3 sekundy. 20 to ma bardzo duży, no ale to jest tunel, tak? Jacie, kosmos. Już sobie odzyskamy teraz HP. Nie, no kosmiczna postać. Fajnie, naprawdę. Polecam. Furious Tiger. Naprawdę przyjemna postać. Nie jest jakoś bardzo, bardzo skomplikowana, a jest fajna. Możesz sobie porobić kilka tunelów. Tylko jeden bardzo ważny aspekt. Czy te tunele są do rozwalenia? Czym on nagrywam? Cześć, dzień dobry. No więc nowa postać na BB. Taka dziewczynka, aż dziewczynka. Potwór z pustki, jaka dziewczynka. Bardzo fajna postać, w ogóle zmieniająca bardzo dużo w całej rozgrywce. Pracowanie na angielski. Też fajnie. Ja jutro mam kino. Tylko wracam nie sobie do szkoły. Dobra, kontynuując dalej. Jak widzicie, tutaj mamy. Ile już tych tunelów otworzyliśmy? Z 8 chyba. A ile może mieć maksymalnie?
10, tak? Tylko nie wiem, czy te tunele da się rozwalać, bo jak... To jest bardzo wkurzające dla przeciwników, na pewno te tunele będą... Oj, a może oni ich nie będą widzieli? Bo jak nie będą widzieli tych... Nie, to by było zbyt OP. Tak, to byś mógł... No słuchaj, ona ma na ulcie takie coś, że... Ona tworzy tunele. I na ulcie ma takie coś, że może przez całą mapę przelecieć jak gdyby pod ziemią, nie? Taki ulti nocturna tylko na całą mapę. Bo to będzie dżungler. Ona jeszcze ma przechodzenie jak gdyby takimi tunelami. Dziwna postać, ale bardzo fajna. I te tunele są przez 10 minut i możesz mieć 10 tuneli nawet. I ona się leci z furii, w ogóle jakiś kosmos. Podoba mi się strasznie ta postać. Kupię ją sobie, muszę zacząć zbierać pezety, kurczę. Teraz starająca szybko wypuszcza postacie. W ogóle się zdziwiłem, bo goście nie pozwolili grać, bo masz nie wyszli. Bo na PB wprowadzili niestety takie coś, że muszą być 4 osoby, żeby zacząć custom game'a. I to 4 osoby, wiesz, jako ludzie, nie? A nie jako boty. Więc da się tylko grać 3x3 albo 5x5. Więc to jest trochę słabe. A, on chyba za myszką podąża. Aha! Jak ona ma w ogóle 100% punktów furii, to zabiera true damage na tym E. Jak gryzie, też fajne. Ja cię, jakie to jest fajne, jaka to jest fajna postać. Ej, dlaczego ona mi zabrała 2 kile? Naprawdę przyjemna postać. Coś. Już się kończy nam gra niestety, bo na boty początkujące to co to jest. Ale zaraz zobaczymy sobie. Utworzymy sobie tutaj tunel. Fuck, nie u nich na respie. Ale żebym zrobił tunel. Dobra Krzysztof, piszemy opinion essay. Opinion essay? A na ile słów? 250 maksymalnie. Czy muszę go po prostu przerobić, bo mam napisane taką expecting somebody's opinion, muszę przerobić na opinion essay po prostu. No jest, to Diana zbytnio koksi, niech ona ich tak nie ciśnie. I dobra, i teraz przetestujemy tą moją jak gdyby tezę, że możemy tutaj przez całe to przejechać, tak? Tak jest? Więc... Ja pierdykam. Czyli teoretycznie ta postać ma darmowej TP co 130 sekund. A tak byle gdzie TP? No tak! Znaczy tam gdzie postawisz... Nie, tam gdzie postawisz tunel, tak? A możesz tych tunelów mieć 10. Więc będziesz mieć jeden na smoku. No jak gdyby, ma taki tunel pod którym, jak wyobraź sobie, że masz z jednej strony tunel i z drugiej strony tunel i możesz przechodzić pod nimi. I wtedy ona jest chyba w ogóle, nie wiem czy da się ją zaatakować, wątpię. Zbugowane w ogóle. Fajne, dobra. Dzięki bardzo za oglądanie ten 18-minutowy odcinek z Twisted Trilogy z nowej postaci, która się nazywa, nawet o nie powiem teraz, bo nie pamiętam. Już omówiłem, się nazywa Rek'Sai i jest bardzo fajna, polecam naprawdę. Bardzo fajny champion zmieniający trochę grę League of Legends. Dzięki wam bardzo za oglądanie i na razie.